Cześć wszystkim, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z Biomutanta. To już będzie nasz 7 odcinek, nie licząc oczywiście tego, który robiliśmy jako live'a, bo także wrzuciłem tego dwugodzinnego live'a. No i jak widzicie, dość dużo się zmieniło w wyglądzie naszej postaci. Ogólnie na live'ie wbiliśmy 3 albo 4 poziomy, jakoś tak. No i ulepszyliśmy w końcu drugą broń, więc teraz w tej tutaj broni mamy zatrucie, a w tej broni mamy ogień. I naprawdę teraz jest przekozacko tą postacią grać. Przeciwnicy praktycznie nie stanowią dla nas problemu. Na live'ie, jak wykonywaliśmy poboczniaki, to naprawdę walczyliśmy z 11, 12 poziomem trudności. I naprawdę fajnie to nam szło. Więc teraz podejrzewam, że no tak naprawdę gra nie będzie trudna, tak? Więc z tego co pamiętam w takim odcinku, w ostatnim odcinku, w sensie, że w 6, odebraliśmy od niego questa, mieliśmy coś tam zebrać. Ja sobie teraz przełączę na to zadanie, bo widzę, że mam jeszcze zadania poboczne aktywne. I tutaj mam się udać. Znajdź zakątek gumi kwaków. Tak, to jest zadanie, które dostaliśmy od naszego naczelnego alkoholika serii. Śledź zadanie. On tam kazał nam coś zebrać, nie? No co, no w wyglądzie się zmieniło, nasza postać ma tak naprawdę 10 poziom. A my lecimy. Dobra, teraz jak to było? Tak, tak. Nie, ten przycisk, widzicie? Bierzemy ślizgo siupnie. A, i dzięki... Jezus, za daleko jestem od wody. A, i dzięki osobom na streamie, którzy mi pomogły dość mocno ze ślizgo siupnią, bo okazało się, że jednak ten stos złomu, który pływa na wodzie, faktycznie można zebrać. A ja po prostu myślałem, że nie da rady nic z tym zrobić. Poziom silnika, o! Masz przed sobą zburzone morze, aby je przemierzyć musisz... Okej. To co, tu już nie mogę płynąć? Ojojoj, to ten odcinek nie pójdzie wcale tak łatwo. Musimy pozbierać trochę tego pływającego złomu. Teraz z tej strony. Też nas cofnie. Nie, tu nas nie cofa na szczęście. No chyba tam był tylko taki kawałek. Ale dobra, jak już mamy ten złom, to zbierzmy. Okej. Odpływamy teraz tu. Dobra, on jest aż tutaj. I zbieramy. Interakcja. No, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się nazbierać dla niego te kwiaty. Oczywiście długość odcinków się nie zmieniła. Dalej odcinki będą trwały około pół godziny. To jest tylko tam kawałek i już nie możemy tam aż podpłynąć. To jest dla mnie chore. Dobra. Dobra, to podpływamy tu na ląd, a te bomby, one nas uszkadzają. No nic nie możemy z nimi zrobić, czyli najprawdopodobniej tak. Dobra, znów wyskakujmy. Musisz polegać na własnych siłach. Oko. Nic nowego. O, tu mamy jakiś złomek, jeszcze zbierzmy ten złomek. A, tu nie ma żadnych przeciwników, aż dziwne. Ogólnie... Dobrze, skończ najpierw. Ogólnie wydawało mi się, że te questy poboczne nam naprawdę szybko pójdą, ale okazało się, że tego jest naprawdę dużo, więc nie wiem, czy akurat w tym tygodniu, raczej nie w tym tygodniu, ale na pewno w następnym jakoś w weekend zrobimy live'a po raz kolejny z poboczniaków, także dwugodzinnego. Bo powiem wam, bardzo przyjemnie mi się grało dłużej w tą grę niż te pół godziny. No a też nie chcę przedłużać się na siłę tych odcinków, żeby wam się to przyjemnie oglądało. Dobra, idziemy po torach. Moglibyśmy wezwać tego wierzchowca, ale może to właśnie będą takie jakieś szczególiki do zebrania. Więcej elektronicznego złomu dla ciebie. No właśnie, może będą jakieś szczególiki do pozbierania, więc warto będzie tego nazbierać. Ja mam też pełno złomu. I w miarę jeszcze możliwości przed odcinkiem, to po pierwsze udałem się tutaj w to miejsce, gdzie ostatnio skończyliśmy odcinek. Czyli do tam do chlupa. Bywa przewrotny. On mi się lubi wpierdalać w stanie. Będziesz się śmiać. No i przez ciebie kurwa zapomniałem. No wróciliśmy do tego chlupa. No i co? No i jeszcze co mogłem, to ulepszyłem w tej zbrojce, nie? Jedyne co teraz mamy z naszego niebiesko-skórego pierwotniaka. Chyba tak, chyba pierwotniaka. To jest tylko ten ogon widoczny.
Dobra, ale to nas prowadzi gdzieś na dół? Tak, na dół. No ja już bym poleciał w górę. Czy jakieś punkty umiejętności rozdaliśmy? Chyba nie. Nic ciekawego nie było z tego, co pamiętam. Okej. Okay. Jak mam się tu dostać? Oh shit. Nie będzie takie proste. Chociaż chyba chodzi, że o, chyba jednak chodzi o górę, nie o dół. Ale to pokazuje tu, czyli tam musi być jakieś wejście do tej jaskini. Z drugiej strony. Chodź, 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 chodź. Nic tu nie ma. Musimy jakąś drogę poboczną znaleźć. A spróbujmy wejść na ślizgo siupnie i tak by tego. Tak się, że się wyrażę, na pełnej kurwie wjechać. Tą zasłonę. W drogę. No, dawaj, dawaj. Tu nie ma, a nie, jest możliwość. Okej. Okay. Haj, mamy to ciągnąć teraz, okej. Okay. A widzicie, o tym bym w ogóle nie pomyślał, nie? Dobra, wjeżdżamy. Tak byśmy raczej tu długo nie popływali. To pustokwak. Można by tu zwariować. Uwaga. Co to za jakieś potwory z Loch Ness? Teraz się ma z tym bić? Bohaterowie tworzą najlepsze opowieści. Tylko od ciebie zależy, czy staniesz się kimś takim. Nie mogę to zabijać. A, i przy okazji także broń zmieniliśmy, jak pewnie zauważyliście już. Już nie mamy pistoletu, tylko karabin. Dobra, a, tu jest drabinka, okej. Okay. Padniemy tutaj na górę, zbierzemy, no. Co to nam tak namiętnie pokazuje? Nie. Wiecie co, wolę i z fabułą, jeżeli chodzi o takie odcinki półgodzinne. A naprawdę, jak i zwiedzanie okolicy czy poboczniaki, to tym się będziemy zajmować na live'ach. Dobra. Zabawa z prądem? Coś co lubię. Kurwa, nie wiem, czy już to lubię. Włączeniem kabli. Okej. Okay. Musisz połączyć trzy kable z różnymi portami, by rozwiązać tę zagadkę. Jak mam połączyć z trzema innymi portami? A, dobra, już to widzę. No. Kurwa, to nie będzie proste. Każdy port ma wartość dodatnią lub ujemną. Okej. Okay. Okej, okay, czyli z tego co rozumiem. Okej. Okay. Nie tak. Tak, tak. To musi być tego mniej. Okej. Okay. To tu połączyć. A to tu? Czekajcie. To nie jest wcale takie proste, jak się wydaje. Okej, okay, już widzę, że na górze jest wartość dodatnia. Jakbym to połączył z tym? Okej. Okay. To nie było wcale takie proste, serio. Ten wiatraczek włączyliśmy. A, zablokowaliśmy. Dobra. Nie włączyliśmy chyba. Okej. Okay. Dawaj nasz. Nasz bohaterze, uratuj ten parszywy świat. W sumie to ty chcesz go bardziej zniszczyć niż uratować. Bez pasującego klucza nie da rady. Oh no. Dobra, szybko. Wiem, że się uruchomi zaraz. Dobra, tu nic nie ma do zebrania. Fajnie by było dzisiaj spotkać jakichś przeciwników, żeby jeszcze trochę poćwiczyć. Ale mamy jakieś skarby tutaj. No, fajna rękojeść. Może coś się pomyśli. A tu muszę rozwalić ścianę z tego co widzę. Tylko jak to się teraz zmieniało na tą rękawicę? Tom, okej. Okay. Odsuń się. I
Cyk. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Ha-me-ha-me-ha. Dobra, teraz musimy dopasować broń jeszcze. Raz. I dwa. Teraz. Ej, ja nie chciałem akurat tego, to chciałem. Teraz lewej ręce mamy ten miotacz ognia, co siala. Okej. Okay. Złamanie, złapanie gumi kwaków. Oh shit. Jak ja nie lubię wody. Topimy się jak chuj, jak tu skoczymy. Dobra. A tam nie jest tak głęboko, kurwa, myślałem, że jest głęboko. O. Zobaczcie, jakie są obrażenia od tego. No dobra, już, 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 nie bij mnie. Uciekłeś. No wstawaj. Chciałbym mu zadać obrażenie, ale na to nie pozwala zbytnio. Chodzi mi o ten specjalny nasz cios. Masz pół zdrowia. Zrobiłem unik przecież. Zrobiłem znowu unik. Gdybyśmy mieli zwykłe połączenie, to na pewno byśmy się długo z tym bawili. A, pamiętacie, co mówiłem o tych gumikwakach? Jednak to się sprawdziło, że to faktycznie chodzi o takie pływające kaczuszki. Mamy zebrać tego 5. 2. 3. Wydaje się, moglibyśmy podejść i tutaj kliknąć i byśmy zebrali wszystko. Ale gra inaczej wymagała. O, mogę coś od ciebie zebrać. Marcepanek. O, marcepanek. Pozdrawiam A5, jeżeli ktoś to ogląda. Więcej nie mogę powiedzieć. Jestem ciekawy, czy ktoś skmini, o co mi chodzi. Pocisków nigdy zbyt wiele. Fajna spluwa, ale ja jej raczej nie będę używał. Okej, okay, mamy nowe Wung Fu. Ale w sumie nas to nie interesuje. My się bawimy w Assassina w tej grze. O, tam jakaś fajna skrzyneczka. Zobaczmy. V32, to jest pewnie ten silnik do tej naszej ślizgosiupni? Tak. I delfinek, jaki fajny. Dobra. Lecimy z powrotem tam na górę. Okay, widzę, że tu jest trochę rzeczy do zebrania. Wkrętka. To jest dodatek pewnie, żeby gdzieś nałożyć. Co to jest? Kij? Kij. Ale bardzo malutki się wydaje w tej grze. Okej, okay, tu też pewnie będą jacyś przeciwnicy. Jednak nie. Trochę się trochę jednak jestem smutny. Ja dwie punkty gdzieś wykorzystałem? Miałem ich chyba z 5. Najlepsza broń do walki wręcz jeszcze nam została do zebrania z tego obszaru. Jeden gadżet z dawno świata. Okej. Okay. Ostre jak twoje słowa. Jednoręczne tnące. Ciekawie jestem, czy będzie mogli jakoś to użyć. Musisz dopasować do siebie przełączniki. Jest akurat proste. Przynajmniej tak mi się wydaje. To nie będzie proste. Chociaż? Obróć. Jak ja mam to obracać? Tylko ty mogę obracać? Ej, zero interakcji z tym mam. O co tu chodzi? Tak? Jeszcze raz. Musisz dopasować do siebie przełączniki. No ja nie mogę nic zrobić z tymi przełącznikami. Nie mam żadnej interakcji z nimi. A, dobra, jestem idiotą. Chodziło o to. I tak nie wyjdzie za pierwszym razem, bo już zepsułem. Tak, tak, jest okej. Okay. I teraz jakby tu było tak. Jednak wyszło. Myślałem, że mi ruchów zabraknie.
W ogóle widzę. Tyle prądu powinno uruchomić serwomechanizm, który aktywuje układ. W ogóle widzę, że chyba trochę zbyt głośno mówię, ma zbyt blisko mikrofon. Będę musiał to w OBS, w programie do, no, do wrzucania tam buforowania i tak dalej naprawić, nie? A, czyli weszliśmy drugą stroną, no spoko. To już wracamy, a teraz do Glutomira mamy się udać. To dajecie mi misję, szczerze. Za ślisko siupnia. Jak ma nie śmigać? Oczywiście, że będzie śmigał. Aga, nitro. Dobra, nitro na takie wąskie korytarze to średnio się nadaje. A teraz wiu. Ojojoj, ale ścięło. Ciekawe, czy wy też to dostrzeżecie. Od samego początku mieliśmy dopłynąć. On dał nam misję poboczną, czy nie? To chodźmy jeszcze, udajmy się do niego i zobaczymy. To jest to, co mieliśmy mu zebrać. Interakcja. Chlub mówi, że wydudla cokolwiek, co da się wypić. Nawet paliwo rakietowe. Mówiłem, kiedyś alkoholik. Wymieszał zawartość paru tankownic i wszystko wychlał. Wystrzeliło go w kosmos. Oto, co powinno znaleźć się na dnie tej konkretnej butelki. Radopój. Gdyby tylko znalazła się tankownica do opróżnienia. Jest zbyt niedysponowany, by samemu go szukać. Znajdź mu tankownicę i wróć z odrobiną pysznego radopoju. Bardzo cię prosi. Wiesz, oczywiście, że naczelny alkoholiku nie zostawię cię o suchym pysku. Ja. Dziękuję ci za zrozumienie ogromu jego pragnienia. Ta twoja niespokojna nóżka. Dobrze widzieć, jak promieniejesz. To męczące. O co chodzi? Odpocznij sobie od tej jaskrawości. Kto nie lubi, gdy w życiu trochę iskrzy? Nikt, kto ma do siebie choć odrobinę szacunku. To przereklamowane. Przereklamowane. Okej. Okay. Drobny mrok. Ale nie, my nie będziemy wykonywać poboczniaków. Jezus. Nie, dobrze, tu musiałem kliknąć. My się udajemy do naszego starego znajomego, który nas oczywiście z dobrym skutkiem uczył pływać. No, nie chcę poboczniaka. Proszę tu wrócić. Dziękuję. Nie uciekaj przed tym. To twoja chwila. Musisz się skupić. To twoja wina, a nie skieruj chwila. We właściwą stronę i zasuwaj. Wio nitro. Dobrze, że on jest dość blisko, ten nasz Glutomir. Ale dość szybko już leci ten odcinek. Widzę, że już prawie połowa odcinka poleciało. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się ogląda, tak jak mi się gra. Okej, okay, ale do niego nie był jakiś korytarz właśnie? Tu jest. Odczuwam małe spadki FPS-ów, mam nadzieję, że wy nie będziecie tego odczuwać. Okej. Okay. Ej, gdzie ty chcesz? Chociaż mogę skoczyć tu do wody. Nic się nie stanie. No dobra, tu już jest mi potrzebna ślisko siupnia. Ja zaraz utopię. Dobrze, kameracie. Może spróbuj tego później. Czy nie osłoń ci ten silnik V32, bo pewnie o to chodziło w tym queście. A nie, on chciał kaczuszki, przepraszam. Tyle gumikwaków wystarczy, by zapewnić płetwie ślisko siupni niewyczerpany zapas amunicji. Glutomir mówi, że widział, jak Puchcio Chrum załatwił nogę przedawnionego, więc dla niego to sprawa osobista. Okej, retrospekcja. Oj, w końcu poznamy też tego Puchcio Chrupa, jak on wygląda. Potem przedawniony zaczął używać głowy zamiast nóg i obmyślił plan, jak stawić czoła światożercom? Na pewno nie na piechotę. Cieszy się, mogąc z tobą pomówić.
przypomnij, co mam robić teraz. Ogólnie to była tak retrospekcja, która naprawdę wszystko pokazała, co się działo, nie jak on stracił tą nogę. Pokazała nam tylko tego przeciwnika, ale nawet go nie widzieliśmy w całej okazałości, nie? Musisz pomóc Glutomirowi pokonać puchcia Chruma, nim zniszczy południowo-wschodni korzeń. Zastanawia się, dlaczego wszystko niszczysz. Dobra, idę. Dziwi się, że musisz iść. Cieszy się, mogąc z tobą pomówić. Dobra, spadam. Mówi, że miło się z tobą rozmawiało. Mój drogi Glutomirze, zaczynasz się do wszystkiego zbyt bardzo przypierdalać. Pokonaj puchcia Chruma, czyli już mamy misję, aby z nim trochę, znaczy, żeby z nim walczyć. Powiem wam, że dość szybko. Obawiam się, że już jesteśmy w dość zaawansowanej kampanii. Czas na przejażdżkę. Ach, otwarta fala i wspaniała wolność. Chyba, że będziemy mieli parę tak jakby ala mocnych bossów do pokonania. No bo nie oszukujmy się, ale Puchcio Chrum wydawało mi się, że będzie takim przedostatnim bossem, no. Przed, jak on się tam nazywał? Boże. Zapomniałem. Ale jest taki jeden, który tak się wabi, żeby go zabić i że my go musimy pokonać. No. Tak zwany, jak nie zapomnę, to będę pamiętać. No i nie pamiętam, bo nie zapamiętałem. Dobra. Chodź tu, złomie. Interakcja. Łatownica. Dodatek do pancerza. No i wszystko jasne. Dobra, nitro. Długo nam to schodzi. Lądem? Nie no, wodą. Mamy o wiele lepszy obszar tutaj. Chyba, że już nam woda wtedy nie pozwoli dalej ruszać, nie? Zmienimy trochę transport. A dopóki wszystko płynie, jest ok. Co to jest? Co to jest, jakiś robot? O Boże, oni do mnie strzelają, ej! Ja mogę do was strzelać? Dobra, uciekaj. Nie mów, że ja tak będę miał z nim walczyć, przecież ja kurwicy dostanę. Ja nie umiem strzelać. Ramiennik rowerowy. Okej, no na ramię. Zobaczmy, to mogę coś teraz zrobić, jakąś interakcję z tym w ogóle? Czy mogę to rozwalić? O Jezus, jestem beznadziejny w graniu na Joyu, jeżeli chodzi o celowanie. Ale myszko mogę. To i tak bez sensu, widzę, że tu już jest wszystko zniszczone tą łódką. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby gdzieś przypłynąć. Okej. Tu są bomby, już widzę. Coś sprytnie ją miniemy, kurwa. Widzisz tę wrakołódź? Zdaje się, że nadal unosi się na powierzchni. Gdzie? To tu? Strzelajmy, bo tu mamy... No właśnie. Cyk, 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 cyk. Gdy nie sądziłem, że jeszcze jakieś bitwy wodne będę miał w tej grze, naprawdę. Siema widzu, jeśli podobają ci się moje materiały i chcesz mi pomóc w rozwoju tego kanału, zostaw suba, pierdolnij dzwonek oraz powiadom swoich znajomych. Ja już ci nie przeszkadzam w dalszym oglądaniu. Trzymaj się. Nara. Ale my lecimy dalej. Zobaczymy. No ale mi się tak wydaje szczerze, że chyba dzisiaj tego puchcia Chruma nie pokonamy. Zielony obszar wody, bo tu raczej nie możemy pływać, bo to już na silnik numer 2. A nie było nic mówione, że nam nasz kochany Glutomir zamontował. Oho, muzyczka się zmienia, to będzie ciekawie. Stało nam w okolicach 9 minut odcinka. A my wpływamy do ich fortecy. Chciałbym, żeby to był pojedynek jeden na jednego, ale znając tą grę, to nie będzie takiego pojedynku. Teraz nas napadnie cała szajka. Teren Puchcia Chruma. Oho.
ciochrum podgryza korę. Chyba spodobało mu się po odgryzieniu nogi przedawnionego. Dobrze, nie muszę z nim walczyć tego. Nie muszę, prawda? Wyskocz, wyskocz. Wyskocz z tego. Podczep bombokule pod puchciem. Ja nie mogę na tym skakać. Dobra, to zrobię to trochę inaczej. Okej, kurwa. Chodź tu. Ta fala trochę za dużo sięga. Dobra, uciekaj. Nie, no błagam was, myślałem, że ten pojedynek będzie inaczej wyglądał, serio. Ja zaraz zginę tutaj. Dobra, żyćku. Gdzie jest nasze żyćku? Ja poproszę o żyćku. No to by nie mogło być takie proste. Że na przykład, nie wiem. Tylko muszę się do niego zbliżyć, bo z tego co widzę nie mogę się rozpędzić. Ewentualnie puścić tego, co? Oczywiście, że nie. Muszę na pełnym speedzie jechać. Dobra, bombka, łap. Zajebiście, nie musieliśmy zwolnić. Okej, teraz puszczaj. No puściłem to, prawda? Detonuj. Okej. Tutaj mogę teraz z niego strzelać? A właśnie nie. Okej, czyli co, ja mam kilka bomb podstawić pod niego? Okej, i puszczaj. Dobra. Byśmy mogli jakoś przeskoczyć tą falę tym. To niestety nie skacze tak byśmy chcieli. I tu jest fajnie, okej. Ale to musieliśmy dostać oczywiście. Użyj. Fuck. Cholera, nie mam pojęcia jak go pokonać. Bombka jest podciągnięta. Tak? Okej. No i co? I bij go teraz. Aha, czyli mogę w niego tak strzelać. Ale on i tak się będzie regenerował, prawda? Okej. Tu jest fajna bomba, ale jej nie zdążymy niestety zebrać. Chyba, że nie muszę wcale zbierać tych bomb. Uciekaj, uciekaj. Okej. Jest ten sznur. Okej, teraz w łapę. No trochę zbyt blisko tutaj przejścia się ustawił, a ja muszę życie. Co ty robisz? Życie, już. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Mało życia odnowiłem. Shit. Wiesz to? No i dobra, lecimy do ciebie. Już nie lecimy. Chodź tu. Nawet jak mam oberwać, to wolę oberwać w ten sposób.
Okej. Okay. Ładnie nam teraz ta bomba wyszła. Teraz jeszcze tak w miarę mądrze eksplodować. Chodź tu. Chcę jeszcze zobaczyć ten silnik w miarę możliwości. Nie to, nie to. Gdzie był ten silnik nasz? Trzeci poziom, oczywiście, że tak. My tam jeszcze mieliśmy za dodatki. Silnik, dziób. Delfinek. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, szczerze. Kończy płetwa. No i tu silnik na poziomie trzecim. To ma jakieś znaczenie? Niby szybciej płyniemy. On jest tak niewygodnym przeciwnikiem dla nas. No właśnie. Jest strasznie dla nas niewygodnym przeciwnikiem. Dobra, płyń. Kurwa. Odejdź bliżej, co nie oberwiesz. Ale trzeba się skupić, żeby go pokonać. Okej. Ale ładnie teraz bombę dostarczyliśmy. On i tak nie oberwał. Ja wiem, kilka bombek spróbujemy mu dostarczyć. Czy już nawet narazimy się na te obrażenia? Znowu nie oberwał. No właśnie, jakby tak... No chodź tu, chodź, chodź, chodź. Okej, raz. Dawaj drugą falę. Okej, dawaj łapę, dawaj łapę. A gówno nie obrażenia zadajemy i to też jest minus. To jakbyśmy złapali. A chodź tutaj, to rozwal, co? Rozwal to. Ale nie ma to żadnego ukrytego znaczenia, już myślałem. Dobra, chodź. Dobra, teraz strzelaj. On powinien z tego dostać, naprawdę. Teraz. Jeszcze raz. Ty skaczysz dwa razy, prawda? Dobra, strzelaj w to. Jakbym mógł zeskoczyć i wtedy jeszcze w niego ewentualnie walić. Dobra, no. Raz. Ma takie swoje momenty, że staje na chwilę. Okej. Podjeźdź, wiecie, teraz i wal. Ale ja też wtedy odwalam lipę. Ta mała apteczka jest do niczego. Jakby mógł to jakoś wysłać do niego tą falą, jeszcze by było ok.
Ale to też zostaje. Najgorsze jest to, że ja muszę zebrać te miny, bo jakbym mógł go naprowadzić na to, to jeszcze w miarę by to było łatwe, nie? Energia. Zastrzyk automatu. Okej. Dajesz na chwilę. Cyk. No i teraz powinienem blisko do niego podpłynąć i... Nawet nie patrzę na obrażenia, bij go po prostu. A i się skończyło. No trochę zajmie nam walka. Jakby co, dam tam dopiskę w czasie odcinka, że jak ktoś chce ominąć tą żmudną walkę. Dobra, uciekaj. O Jezus, dobra. No i patrzcie, i powinien dostać teraz obrażenia, a on nic nie dostaje, nie? Jak na złość. Jest, dość dużym. Chowę za 2 minuty. I przez 2 minuty mam teraz pływać w kółko. Mam jeszcze jakieś życie? I patrzcie, to nam się od razu bierze i mrozi, dobra. Dobra, jak wejdę tutaj, to on mi chyba nie będzie bił. Czy bije mnie jednak? Kurwa, bije mnie. Zastrzyk. Na minutę 30. A jeszcze mi to potrafi nawet wybuchnąć. Ty bez kitu, jakbym zastosował tą taktykę? Że pływam bardzo blisko niego. Dobra, mogę w końcu? Jeszcze 50 sekund. Ja zginę. No i chuj. Dobra, wiecie co? Aha, jeszcze jedną walkę uruchomiłem. Dobra. Wiemy przynajmniej coś jeszcze mnie teraz. Spróbujemy drugi raz. Okej. Tak fajnie nawet zwolnił. Okej, wal. O, i teraz mu sporo życia zabraliśmy tak naprawdę. Mam nadzieję, że mam trochę, mam teraz życie. Widzę, używał w pierwszej kolejności automatu, żeby mieć więcej życia. No i co? Wiecie co? W ciągu tych ostatnich 5 minut udało nam się tak naprawdę osiągnąć więcej niż przez te 15 minut albo 10 minut poprzedniej walki. Dobra, bierz to. Okej. Musimy ryzykować. Co jest? Pion uciekł. Ej, nie rób tak nawet. Czekaj, jakbyśmy go na bombę zaprowadzili. Wystrzel gumikwaki. Okej, ale jak mam wystrzelić gumikwaki? No LT to jest lewy. Gdzie on jest? Za mną pływa, tak?
krwakami. Okej. No i wystrzeliłem i co dalej? Dobra, płyń szybciej. Czy to nie urocze? Taki wielkolud bawi się gumi krwakami. Ej, z gumikwakami jest o wiele prościej teraz. Szkoda, że ja dopiero to teraz powiedzieli, a nie poprzednim razem. Ała, dobra. No, zbieraj te gumikwaki. Mogę strzelać dalej tymi gumikwakami? Dobra, widzę, że teraz te gumikwaki to na niego w ogóle nie działają. Dobra, uciekaj, uciekaj. Chcę przynajmniej życie odnowić. Jakby co, sorry, to jest panika po prostu już, nie? Okej. Bierzmy to. Szybkość. I lecimy obok niego. No i wszystko. I teraz już cyk. Właśnie chciałem powiedzieć, czemu nie oberwał. Może nas tak bić, nieważne. Naprawdę ładną ilość mu już zbiliśmy życia. On nam też, ale... Aj, nie udało się chociaż. No, ta fala trochę ma zbyt duży jak dla mnie rozrzut. Zbieramy broń. Dobra, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co, i gumikwaki, ta? Tyk. Ale mi wibruje ten joinet, nie wyobrażacie tego. A i mam to dla ciebie gumikwaka. Raz, dwa, trzy, proszę, baw się. No, zadaję ci obrażenia i czemu ich nie przyjmujesz? Pozwól, by ta okazja uciekła ci sprzed nosa. Okej, okay, w końcu walka na lądzie. Cieszę się naprawdę. Ej, no unik powinien być. Ja zrobiłem unik, no panie. Dobra, na lądzie to jest w ogóle inna gra z nim, naprawdę. Gościu. Oła, to bolało. Lądzie, o co możesz rzucać? Kurde, no ej. Gościu, ty nie przesadzaj, ty. Dobra, no i tak muszę odnowić życie. Kurde. Za daleki, za daleko jestem od niego. Najlepsze jest to, że ja robię unik, jak on rzuca tym. A nie wiem czemu. Dobra, życie, szybko. Uciekaj, szybkie leczenie, już. Wow. Skończyła mi się amunicja do tamtej broni.
Jeszcze, uciekaj. Już nie będziesz więcej używał, prawda? Ja sobie odnowię życie przez ten czas. No przecież to tak szybko cię odnawia. Kurwa, no. Dobra, nie życie. Tu zginiemy, możemy zginąć od tego. Widzicie? To ma tak daleki zasięg. Ja robię unik, a to i tak nie przyjmuje. Za szybko robię ten unik, już wiem. Dobra, od tego to już trzeba cofać się szybko. O, mamy ostatni automat. Dobra, przemy na niego. Kurwa, leć. No zobacz, jak mu mało zostało. Igo. Amunicja padła. Naprawdę. Kurwa. Daj chuj. Nie. Nie, no kurwa, nie. Co teraz zrobić? Tak blisko. Dobra, próbujemy dalej. Jeszcze raz. Fajnie się w niego strzelało. BTS to już jest full focus, nie? Naprawdę. Strzelaj, nawet się nie zastanawiaj. Trzy przyciski naraz trzyma, żeby tylko to wyszło. I wychodzi. Bo to już nie wyszło. Dobra, uciekaj już teraz. Dobra, uciekaj, cofaj się. Nie wiem, ale albo mi się wydaje, albo za drugim razem zawsze jest prościej. Okej, chyba powiedziałem to zbyt szybko, nie? Fajnie, że przynajmniej mamy wszystkie tabliczki. Może wszystkie tabliczki, apteczki. Jest! Serio, to nie była prosta walka. O Boże. Oj, odcinek wyjdzie dzisiaj długi. O! Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mi się udało wygrać z nim. Oj, do dwóch razy sztuka, nie? To znaczy do dwóch, do trzech w sumie. Dziękuję ci za zajęcie się pierwszym światożercą. Zawsze to jakiś początek. A, czyli bossowie to światożercy. Musisz się spotkać z przedawnionym i dowiedzieć się jak najwięcej na temat maszyny, którą nazwał Arką. Choć przedawniony wątpi w czystość twoich intencji, liczy na twoją pomoc, a Sifu jest pewien, że przekaże ci wszystko, co musisz wiedzieć. Sifu, prawie jak Sifu. Wierzę, że wiesz, gdzie szukać przedawnionego. Od zawsze przesiaduję u stóp drzewa i raczej się to nie zmieniło. Okej. Jesteśmy w jakiejś w ogóle innej okolicy, gdzie nas wywaliło? Zobaczmy jeszcze, gdzie nas wywaliło tylko. No, trochę nas wywaliło. Ale Boże.
Pierwszy światożerca pokonany, czyli te ci bosowie, tacy mocni, to są światożercy, dobra. Jak nie zapomnę... jak otula cię noc. Nie, no czuję już, czuję. Dziękuję wam bardzo za odcinek. Dzisiaj naprawdę zrobiliśmy dużo. Pokonaliśmy się, dużo naprawdę się nadenerwowałem w tym odcinku. Dlatego mam nadzieję, że odbiór tego odcinka będzie naprawdę mocny. I co? Pamiętajcie, żeby zostawić suba. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, jeżeli odcinek się oczywiście spodobał, polecić znajomym, bo staramy się ustawić współczynnik 1-0 do subskrypcji. I pierwszy filmik był puszczony 40-41 dni temu i mam aktualnie 36 subów. Zobaczymy, czy dacie radę wyrównać ten współczynnik. Ja się na razie z wami żegnam, dzięki jeszcze raz za odcinek. Nała!